Cześć, witam w kolejnym odcinku i zapraszam na kolejny film o tematyce wspinaczkowej. Tym razem będzie to materiał poświęcony wspinaczce tradowej, czyli takiej wymagającej stosowania własnej asekuracji. Podobnie jak ostatnio, tym razem też działamy w Dolinie Będkowskiej, pokonując drogę o nazwie Kursowa Grań na rogatej turni. Kursowa Grań posiada 3 wyciągi o wycenach odpowiednio 3+, 3+, oraz 3. Szczerze mówiąc, nie jest to droga ani zbyt piękna, ani szczególnie ciekawa, jednak ze względu na niewielkie trudności i mnogość miejsc do zakładania asekuracji, nieźle nadaje się na trening przed bardziej ambitnymi przejściami. Po dotarciu na miejsce i przygotowaniu niezbędnego sprzętu, zaczynamy się wspinać. Pierwszy wyciąg przypada mi, później będziemy się zmieniać prowadzeniem. Początek drogi cechuje duża dowolność. Na grań można się dostać na kilka sposobów, więc pierwsze metry każdy pewnie pokona nieco inaczej. Ja po prostu wchodzę na skały i szybko docieram do drzewa, na którym postanawiam założyć pierwszy przelot. Oplatam pień pętlą, wpinam ekspres, a do niego linę. Później ruszam dalej, na nieco bardziej stromą, choć wciąż całkiem łatwą ściankę. W miejscu, gdzie można wygodnie stanąć, zakładam kolejny przelot. Tym razem wykorzystuję frenda, który nieźle wpasowuje się w skalne pęknięcie. Wydłużam taśmę, pinam linę i mogę iść dalej. Na kolejnych metrach koncentrują się największe trudności tego wyciągu. Grań staje się niemal pionowa, jednak mocno spękana skała obfituje w dobre stopnie i chwyty. Wkrótce docieram do stanowiska, które jest jednak używane przez zespół działający obok. Sam zresztą i tak nie zamierzałbym z niego korzystać. W tym miejscu zacieram tylko kość i podchodzę jeszcze kawałek po grani, która w tym miejscu robi się niemal płaska. Poruszając się łatwym terenem, przechodzę jeszcze 2, może 3 metry i staję pod ścianą, gdzie trafiam na 2 ringi. Tu na nich chcę zbudować stanowisko z pętli i karabinków, które posłuży mi do asekuracji partnera. Ok, gotowe. Na drugiego idzie Marek, który z tym wyciągiem również radzi sobie bezproblemowo. Wkrótce jesteśmy już razem na stanowisku, gdzie wymieniamy się sprzętem i przygotowujemy do zmiany na prowadzenie. Drugi wyciąg również posiada wycenę 3+. Zaczyna się stromą ścianą, na której co prawda znajdują się ringi, jednak my nadal chcemy polegać na własnej asekuracji. Nie jest to zresztą teren, który sprawiłby nam jakieś większe trudności. Po przejściu krótkiego kawałka, Marek zaczyna szukać miejsca do założenia przelotu. Dość łatwo odkrywa szczelinę, którą wykorzystuje do osadzenia jednego z większych frendów. Wydłuża go ekspresem, przekłada linę przez karabinek i kontynuuje wejście. Wkrótce trafia na wcięcie między dwoma skalnymi rogami, które stanowią chyba najładniejsze miejsce tej drogi. Jeden z rogów dobrze nadaje się też do założenia kolejnego stanowiska. Tu zdecydowanie warto mieć jakąś większą pętlę. Po przeciągnięciu liny szykuję się do przejścia na drugiego. Wchodzę na ścianę i szybko docieram do założonego frenda. Po jego zdemontowaniu wspinam się jeszcze kawałek i też docieram pomiędzy wspomniane wcześniej rogi. Tuż za nimi znajduje się niewielki głaz, na którym w miarę wygodnie zmieszczą się 2 osoby. To tu organizujemy kolejną wymianę sprzętu oraz przygotowania do następnego wyciągu. Ten, który właśnie przeszliśmy, nie był zbyt długi, jednak warto go skończyć właśnie w tym miejscu. Dalsza droga jest bowiem dość kręta. Rozpoczynając ostatni, wyceniony na trójkę wyciąg, muszę zrobić niewielki krok nad przepaścią, a następnie chwycić się czegoś na ścianie po drugiej stronie. Potem znajduję bezpieczną pozycję i szukam miejsca do założenia przelotu. Tu decyduję się na niewielką kość, ładnie pasującą do jednej ze szczelin. W
Wspinając się dalej, docieram na szeroką, lekko skośną półkę, gdzie skręcam w lewo i zaczynam krótki trawers. Po drodze zakładam kolejny przelot, który w tym miejscu bazuje na osadzonym głęboko frędzie. Zrobiwszy jeszcze parę kroków w lewo, odbijam do góry i zaczynam ostatnią część tego fragmentu. Nim jednak przewspinam finalne metry, wykorzystuję średnią kość i tworzę z niej kolejny punkt asekuracyjny. Na tym etapie trudności zaczynają spadać, a grań robi się coraz mniej stroma. Między skałami pojawia się też coraz więcej trawy. W końcu docieram na szczyt rogatej turni, który sam w sobie stanowi świetny punkt widokowy na Dolinę Będkowską. Oprócz wielu dróg wspinaczkowych prowadzą tu również zwykłe, leśne ścieżki. Stanowisko zakładam na jednym z tutejszych drzew. Podwieszam przyrząd, przeciągam linę i z góry asekuruję marka, który w parę minut też dociera na szczyt. Ok, droga skończona. Likwidujemy stanowisko, robimy porządek ze sprzętem i szykujemy się do powrotu. Moglibyśmy co prawda zjechać z któregoś drzewa, ale raczej nie ma to większego sensu. Dziś po prostu zejdziemy jedną ze wspomnianych wcześniej ścieżek. Droga w dół nie jest długa, ale od pewnego momentu wymaga wzmożonej czujności. Jest stromo, a ponieważ wciąż mamy na sobie buty wspinaczkowe, nie trudno o poślizgnięcie. Pod koniec, przy zejściu pomagamy sobie nawet rękami. I to właściwie tyle. Dość łatwe, treningowe wspinanie, które mam nadzieję pomoże budować umiejętności niezbędne w realizacji niektórych z moich planów. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia niebawem.